Dzień dobry, witam państwa. A z powodu, jak się wydaje, przekroczenia przez posłów opozycji kolejnych granic pajacowania, naszym gościem jest nestor polskiego parlamentaryzmu, poseł trzech kadencji, także były europoseł, historyk sztuki, pochodzący z rodziny szlacheckiej, kawaler zakonu kawalerów maltańskich, Marcin Libicki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie witam w Polskim Radiu Poznań. Panie pośle, można powiedzieć, że przez lata służenia pana jako czynnego polityka widział pan, można, no chyba nie jedno zachowanie parlamentarzystów, zarówno tych w kraju, jak i za granicą, ale jak dzisiaj. Widzi pan posła polskiego Sejmu, zresztą tutaj z Poznania, specjalnie nie wymieniam jego imienia i nazwiska, bo wszyscy wiedzą chyba i tak, o kogo chodzi, kicającego jak pajac, tutaj przepraszam wszystkich pajaców, no bo oni wydają się bardziej wiarygodni, między funkcjonariuszami Straży Granicznej, to proszę powiedzieć, czy to jest, oznacza koniec parlamentaryzmu? Nie, nie, przesadzam. Panie redaktorze, nie, 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 to nie jest koniec parlamentaryzmu, parlamentaryzm jest na innych, że tak powiem, opartych zasadach i jest, zresztą powiedzmy sobie przy okazji, no to jest najstarsza tradycja europejska, to jest zawsze jakaś partycypacja społeczeństwa w rządach, więc parlamentaryzm jest jeszcze sprzed czasów niemalże historycznych, różne były tagi i różne takie z ciała parlamentarne, więc to, że dzisiaj po historii 1000 lat parlamentaryzmu znajdują się posłowie, którzy błaznują, to już nie oznacza końca parlamentaryzmu. Wie pan, ja uważam tak, no parlamenty składają się wszędzie z kilkuset osób, prawda? Parlament Europejski liczył 750 posłów, więc zawsze w takiej grupie znajdzie się ktoś, kto, jak użył pan redaktor tego określenia, pajacuje. Czy to jest godne uznania? Nie, nie jest godne uznania. Czy to ośmiesza instytucje? Ja bym powiedział, instytucje nie tak bardzo. Może w oczach niektórych też, ale ośmiesza przede wszystkim tych, którzy pajacują. Tylko pamiętajmy, że zawsze jest pewna grupa ludzi, którzy na to pajacowanie zwracają uwagę, którym to się podoba nawet. I kto wie, czy ci posłowie nie mają jednak tej swojej kalkulacji, że im to pomoże przy przyszłych wyborach, które to każdy parlamentarzysta zawsze ma na względzie. O tym też będę chciał porozmawiać, ale zastanawiam się najpierw, może spójrzmy na to, jak muszą się czuć wyborcy rzeczonego pana posła po takich cyrkowych popisach. No, co oni mogą czuć dzisiaj? Tak, no panie redaktorze, to trzeba by ich spytać, no, ale tak, ja myślę, ale tak, że tak. Ponieważ ten poseł tu w Poznaniu zawsze miał tendencję do nietypowych zachowań, więc i na niego głosowano. Miał bardzo dobry wynik z bardzo dalekiego miejsca. Bodajże on był ostatni nawet na liście. No jednak wszedł do Sejmu, więc jednak niektórym to się podoba. Ja przypomnę, że to był swego czasu ten poseł, producent alkoholi, żeby już nie wymieniać też nazwiska, który pajacował w ordynarny sposób, prawda? W nieprzyzwoity sposób, prowokując bardzo całą opinię publiczną. No oczywiście w końcu przegrał, ale był na świeczniku. Przez chwilę. A to jest ważne dla każdego parlamentarzysty. No właśnie, to jest słuszna konstatacja, bo obawiam się, że cel pana posła i tak został osiągnięty, no bo przez ostatnią dobę można powiedzieć, że mówią o nim wszystkie media w Polsce. No i obawiam się, że tylko o to w tej działalności pana posła, w jego publicznej działalności chodzi, by budzić emocje, no i nieważne jak, byle po prostu mówili. Tak, jak tak, pan, tak, na pewno tak, bo przecież wspominał. Ci posłowie, którzy chodzą i noszą jakieś paczki z jedzeniem, to jest po prostu śmieszne, ponieważ tym ludziom tam ani jedzenia, ani lekarzy, jak wiemy z wielu komunikatów, nie brakuje. No można na to jeszcze spojrzeć inaczej, że po prostu próbują nielegalnie przekroczyć granicę, prawda? No, tak, no tak, i pytanie tak. Moje jest takie kolejne, czy posłom po prostu wolno wszystko, czy chroni ich, czy immunitet pozwala im na wszystko, bo to jest też pytanie o to, czy Straż Graniczna nie powinna przy takim pajacowaniu po prostu zareagować tak, jak pewnie zareagowałaby wobec każdego zwykłego obywatela, który po prostu nielegalnie próbuje przekroczyć granicę, powalić na ziemię, skuć w kajdany i zawieźć w miejsce odosobnienia. Nie, no właściwie, wie pan, poseł nie może sobie pozwolić jednak na wszystko, dlatego że jeżeli jest złapany na gorącym uczynku, to stosowne organa władzy, policja, prawda, czy żandarmeria, czy w tym wypadku wojsko, może mu uniemożliwić, może go przytrzymać, tylko musi jak najprędzej go zwolnić, no bo, ale może mu fizycznie przeszkodzić w popełnianiu przestępstwa, to bez dwóch zdań. Pytanie, czy tutaj do takiego przestępstwa doszło, ale takie uciekanie przed strażnikami granicznymi, pewnie wzywającymi go do zatrzymania, no jest pytaniem o to, czy doszło do takiego naruszenia prawa, no, i czy nie powinno być reakcji. No, mówiąc krótko, gdybym ja tam był, albo pan poseł, może nie, ale gdyby tam był każdy
każdy inny obywatel tego kraju, naszego kraju, to pewnie reakcja byłaby zdecydowanie ostrzejsza. Nie, no tak, ale tutaj reakcja jednak nie dopuszczono do tego, co poseł zamierzał, do tego przerzucania tych jakichś toreb niebieskich z Ikei, z którymi biegał i się potykał. Pytanie jest jeszcze inne. Co by się stało, gdyby na przykład jakiś białoruski pogranicznik, snajper, widząc przekraczającego granicę z jakimś pakunkiem, nie wiadomo co niosącego, prawda, nagle by postanowił go ustrzelić. To dopiero co by się wtedy działo? No, wie pan, tak, rzeczywiście to science fiction byłaby, może, ale jednak... to byłaby afera i być może ci posłowie się na to narzekają. Narażają nie tylko ten poseł, tylko tych kilku innych, którzy też tam z paczkami chodzili. Tylko ten był wyjątkowo zabawny, bo biegał, prawda, i potykał się i przewracał i miał torby z Ikei, z zakupów, bardzo wyraźnie. To jest też pytanie, czy pan poseł, forsując granicę, czy inna pani poseł z Platformy Obywatelskiej o imieniu Klaudia, no nie działają, tak już na poważnie mówiąc, na rzecz reżimu Łukaszenki. A nie, to oczywiście, że działają na rzecz reżimu Łukaszenki. Tylko wie pan, z Łukaszenką to jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że ja uważam, to jest nietypowa opinia, ale ja uważam, że niemal wszyscy politycy europejscy, którzy wypowiadali się w sprawie Białorusi, zajmowali stanowisko, popełnili błąd, dlatego że nie trzeba było Łukaszenki wpędzać w objęcia Kremla, tylko trzeba było zrozumieć, że na miejsce Łukaszenki nie przyjdzie żaden demokratyczny ustrój, tylko przyjdzie inny Łukaszenka. Więc trzeba traktować tego Łukaszenka takim, jakim on jest, i on jest przedstawicielem autentycznej Białorusi, znaczy mentalności białoruskiej, w gruncie rzeczy woli białoruskiego ludu, bo dostał ileś tam procent w wyborach. Także to był błąd, ale to jest inny temat. No, na temat tych wyborów też można dyskutować i podważać pewnie, ale to tak jak pan poseł słusznie mówi, jest inny temat. Właśnie a propos innych tematów, to jeszcze chciałem też poprosić pana o ocenę ostatnich też występów Władysława Frasyniuka, który polskich żołnierzy wyzywał w kanale TVN24 od watachy psów i śmieci. Poparł go zresztą inny ważny polityk, były prezydent Lech Wałęsa. Tak, proszę pana, uważam, że to jest znacznie poważniejsza sprawa niż tego biegającego i potykającego się posła. Dlatego że Władysław Frasyniuk ma piękną kartę z czasów opozycji. Jak wiemy, taka piękna karta nigdy nie świadczy o tym, że dany polityk w warunkach normalnych będzie się zachował normalnie. Takim przykładem jest Lech Wałęsa, który naprawdę jest bohaterem narodowym, niezależnie od tych jakichś skaz na życiorysie, a dzisiaj zachowuje się, przepraszam, jak błazen. I jest błaznem. I tak samo Władysław Frasyniuk, który też ma piękną kartę, ale uważa, że z powodu tej karty mu wszystko wolno. Otóż nie, nie wolno. Wyrobił sobie opinię błazna, bo w efekcie okazało się, że jest błaznem. Ale to jest poważniejsze, jak powiedziałem, od sprawy tego biegającego posła, dlatego że on rzeczywiście ma pewien autorytet. Tylko ten autorytet marnuje i teraz już zupełnie zmarnował. I jeszcze on, obrażając żołnierzy, którzy tam są na rozkaz, więc gdyby on jeszcze powiedział, dajmy na to, współczuję tym żołnierzom, że muszą wykonywać rozkaz. Nie, on ich nazwał, wymyślał od ostatnich i on się... Ale ja myślę, że Władysław Frasyniuk, wie pan, to nie jest człowiek poważny. I ja myślę, że w PRL-u wśród wielu grup byli ludzie niepoważni, tylko on ma tak... jest znany ze swoich dokonań, że jest traktowany, był traktowany ulgowo. Już nie będzie. Czyli w tym kontekście o wcześniejsze wybryki i wulgarne słowa pod adresem Pawła Kukiza, innej gwiazdy PO, chociaż znaczącej, bo byłego ministra spraw zagranicznych, marszałka Radka Sikorskiego, nie będę już pana posła pytał, nie będę narażał na komentarz, ale zapytam o to, dokąd to zmierza. Bo jeśli w polityce, na tym szczeblu, no, politycy nie powściągają swojego języka, no to trudno później się dziwić wulgarności, a nawet agresji na ulicach naszych miast. Tak, i to już jest sprawa, tak, wydaje się, wie pan, tak, poważniejsza. Oczywiście to jest poważniejsza sprawa i oczywiście jedno z drugim się łączy. Ale pod względem Polska nie jest wyjątkowa. W Parlamencie Europejskim był taki poseł, Farage się nazywał, Anglik, który używał koszmarnych zwrotów języka i tak dalej. O przewodniczącym komisji Rompuyu powiedział, że przypomina mu mokrą szmatę, w której nie miałby ochotę wytrzeć sobie nóg. Wie pan, więc parlamenty, jak powiedziałem, liczą kilkaset osób i zawsze w parlamencie znajdzie się kilku, czy większość ludzi poważnych i odpowiedzialnych, i zawsze znajdzie się kilku błaznów i zawsze znajdzie się kilku durniów.
i to niech wystarczy. Jeszcze chciałem zapytać i poprosić też o komentarz do zgody Stanów Zjednoczonych na uruchomienie nitki Nord Stream 2. Pytam o to też nieprzypadkowo akurat pana, bo pewnie nie wszyscy pamiętają, że już w 2008 roku, proszę państwa, Parlament Europejski przyjął raport właśnie naszego gościa, pana posła Libickiego, autorstwa pana, krytycznie, co ważne, oceniający budowę gazociągu. No już wtedy zauważono, ale no, niewiele z tego wynika, że wtedy zauważono, że to coś tu jest nie tak. Ten raport rzeczywiście nie dał, jak się okazuje dzisiaj, rezultatów, ale wówczas na 750 posłów tylko 30 głosowało przeciw, cała reszta była za, tam pewna ilość była wstrzymująca. Był jednoznaczny jednak. Jednoznaczny, który potępiał wszystko to, co dzisiaj zarzuca się Nord Stream 2. A to był Nord Stream 1, prawda? I on zarzucał zniszczenie środowiska, monopolizację rynku, zagrożenie polityczne, zagrożenia ekonomiczne. Także wie pan, ja się troszkę dziwię, że dzisiaj, używając tych samych argumentów, nie przypomina się tego, że Parlament Europejski, czyli najwyższa władza w Unii Europejskiej, potępił to całkowicie. I dlaczego się to nie mówi się polityczną deklaracją, żeby była jasność, no, czyli jasnym, konkretnym pismem. I to jeszcze na 750 stronach. Takie było stanowisko, wie pan, więc no, trochę szkoda, że się o tym nie mówi. Dzisiaj co prawda trochę sytuacja się zmienia, bo według orzeczenia niemieckiego sądu jakby w koniec końców oznacza to, że firmy transportujące gaz będą musiały licytować swoją przepustowość innym uczestnikom rynku, no ale to już zostawmy. I na koniec, jeśli pan pozwoli, jeszcze króciutkie pytanie, proste i krótkie pytanie, jedno dotyczące Donalda Tuska, który takim można odczuć wrażenie, że trochę chyba stracił ten początkowy animusz, zapał, jego ofensywa antyrządowej agresji chyba trochę wyhamowuje. Czy się mylę? Czy wręcz przeciwnie? No, wie pan, to jest bardzo trudno powiedzieć. Zobaczymy. Jeszcze do wyborów jest trochę czasu, a to wybory, jak wiadomo, są zawsze tym najważniejszym sprawdzianem. Proszę pana, no, trudno, żeby cały czas szło mu w górę, że tak powiem, prawda, te i Platformie Europejskiej. Myślę, że, wie pan, Napoleon powiedział, że od wielkości do śmieszności jest tylko jeden krok. I zobaczymy, czy przypadkiem Donald Tusk tego kroku w kierunku śmieszności nie zrobi. Dzisiaj jeszcze tego wyraźnie nie widać, bo myślę, że to się zadecyduje niebawem. Zobaczymy, czy wielkość, czy śmieszność. Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu, za rozmowę.